Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do pierwszego odcinka z nowej serii na moim kanale, która prędzej czy później by się pojawiła. Resident Evil 5. Na moim kanale był już Resident Evil Revelations 1, Resident Evil Revelations 2 oraz Resident Evil 4 na profesjonalnym poziomie trudności. Tym razem sobie zagram w Resident Evil 4 na weteranie, czyli jest to trzeci z kolei poziom trudności, jest też do odblokowania i odblokowałem go zresztą. Czwarty z kolei poziom trudności profesjonalny się to nazywa, czy zawodowy, jest coś takiego, ale to jest jakiś kosmos, koszmar kompletny i nie będę na tym poziomie trudności grał, bo to jest jakieś nieporozumienie. Menu główne jest tylko takie główne, później jest gra ciszej, więc teraz może być trochę głośniej. Nie jest tak źle, nie powinno być tak źle. Możecie też od razu sobie poznać w komentarzach, czy macie ochotę w ogóle na taką serię. Znaczy tak czy siak bym chciał to ograć, nagrać, tylko odcinki z tego pewnie będą się pojawiły bardzo rzadko, bardzo sporadycznie. Kamera jest myślę w dobrym miejscu i ma dobry rozmiar, tak mi się wydaje, no jest dosyć duża. Nagrywam też tym nowym OBS-em, postaram się streścić z tym odcinkiem. Gramy od początku, wybór rozdziału bierzemy, rozdział pierwszy. Na weteranie, na zawodowcu, a broń Boże, nie gramy. Zagramy sobie Chrisem. Nieskończone naboje absolutnie nie chcę, żeby były nieskończone naboje. Reakcja na atak nie. I tu jest OK, rozpocznij grę. Mamy tutaj już cały arsenał przedmiotów, z których korzystać w tym let's playu nie będę. Będziemy tylko korzystali z tego, co znajdziemy, i będziemy tylko upgrade'owali to, co znajdziemy, także gotowe. Idziemy bez żadnych przedmiotów, no i w pierwszej misji jakieś tam pierwsze pistoleciki sobie znajdziemy. Tych filmików nie będę przewijał, możecie sobie oglądać, jeżeli ktoś nie widział, jeżeli ktoś nie zna fabuły Resident Evil 5, to w sumie warto się zapoznać mimo wszystko. Nie jest to takie złe. Polecam. Skowron 5. No, w piątce się dzieje dużo więcej tak naprawdę niż w czwórce. Ale czwórka chyba jest dłuższa. Resident Evil 4 na dłużej wystarcza. Czwórka jak pierwszy raz przechodziłem, to nie wiem, z 30 godzin mi chyba zeszło. Nieważne, nie pamiętam. Czy generalnie grałem tydzień, równo tydzień w piątkę. No i przechodziłem ją po raz pierwszy. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alamoth. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me. Destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American. BSAA or not. That's why I'm your partner. Możliwe, że trochę za cicho jednak jest ta gra, ale... I'm sure you'll do just fine. Mam nadzieję, że nie jest za cicho. No się pewnie... Jak będzie coś za cicho, za głośno, to dajcie znać, że to jest... I tak tylko pierwszy odcinek, pierwszy rozdział
w którym i tak wszystko to jest takie samouczko, więc się końcówka tego rozdziału, no, końcówka tutaj będzie się działo i nie zdziwię się, jeżeli zginę. Znaczy zginąć raczej, postaram się nie zginąć, bardzo mi zależy na tym, żeby pierwszego bossa w tego pierwszego rozdziału pokonać. Bo tak naprawdę pierwsza misja jest taka właśnie samouczkowa i tam można się pokręcić, można się pobawić. No. No to wchodzimy na te tereny zakażone już. Tutaj ludzie już, no im odwala pomału. Jeszcze są prawie normalni. Prawie. No widzę, że to się nie zacina jakoś bardzo, nie klatkuje. Wydaje mi się, że będzie dobrze ta gra wyglądała, dobrze będzie się nagrywało, mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra, idziemy do przodu, otwieramy mapę. Mapa jest u góry po prawej, kamera jest u góry po lewej. Niczego chyba zasłaniać nie będę. Jeszcze zobaczymy, jak ekwipunek będę otwierał pod E. Tutaj sobie kogoś leją, panowie. No i cokolwiek tam było, chyba zdechło. No dobra. Idziemy dalej. Troszeczkę klatkuje postać, jak biegnie, ale to się wyklepie. To się wyklepie. Damy radę. Jest dobrze. Chyba. To nie powinno długo potrwać. Tak naprawdę przechodzenie tego rozdziału 15 minut może to jest. No postaram się to w miarę sprawnie zrobić. Zbiorę po drodze to, co się da. Nie będę się zajmował strzelaniem za bardzo do kruków, czy szczurów, czy takich rzeczy tam. Bo też da się tam na upartego coś zebrać pieniędzy z tego, ale nie chcę mi się już w to bawić. Takie rzeczy będziemy sobie raczej omijać. Dawaj, Szewa. Jesteś. No, może ja będę trzeba podgłosić Greszkę. Może od razu to zrobię, w razie czego troszeczkę bym podgłosił. Wydaje mi się, że za cicho trochę gadają, nie? Dobra, zaraz sobie weźmiemy te przedmioty, tylko najpierw chcę się zająć. The operation has already started, dobra. Opcje dźwięku. Muzykę trochę podbijemy, no i efekty w sumie też. Później będziemy to jakoś balansować. No. Efekty są wystarczająco głośne. Muzykę, efekt. Tak, nie, tak naprawdę to nie wiem, czy do efektów zalicza się dźwięk, momencik, bo tutaj w sensie mowę postaci, bo na nich mi zależy, żeby było słychać, co oni gadają. Chociaż są napisy, to też tam damy radę. Nie musimy koniecznie słyszeć, co gadają. Ekwipunku, no nie zasłaniam. Troszeczkę widzę tutaj literkę C od Chrisa, zasłaniam to. Może później tę kamerkę troszeczkę tutaj zmniejszę, żeby to lepiej wyglądało. Damy sobie w te pozycje pistolet, dzięki temu mamy to pod jedynką teraz. Będzie się to sprawniej wybierało. Pistolet pod dwójką będziemy mieli pewnie jakąś drugą broń, pod trójką pewnie jakiś granat, pod czwórką może jakieś leczenie. Zobaczymy, jakoś to będziemy sobie układali, żebyśmy mieli szybki dostęp do tego. Nie,
and be careful out there. To jest pierwszy i ostatni raz, jak tego pana widzieliśmy. Już bez spoilerowania większego. Idziemy dalej. Tutaj chyba nic nie było do zlutowania, z tego co kojarzę. Także nie przedłużając, po prostu weźmy to, co jestem prawie pewny, że jest tutaj tylko skrzyneczka. I będzie jeszcze tam jedna beczuszka. Ale to już na zewnątrz. Tutaj. Bierzemy i lecimy dalej. No i tutaj mamy kruki. No jednego mogę zestrzelić tutaj stąd, jeżeli tylko dropnie jakiś pieniążek. Jak nie dropnie, no to było nie, to nie warto było, no i nie warto było, bo nie dropnął. Jest mała szansa na to, że z jednego z tych, znaczy nie jest mała szansa, tylko chyba 100% szansa jest na to, że z jednego z tych czterech dropnie od 50 do 250 chyba złota. Raz jak strzeliłem do jednego z tych czterech, to dropnął 250. I raz nawet zagrałem w ten sposób, że miałem na tym etapie rozgrywki granat. Po prostu tam zachowałem granat z innej mapy i rozpocząłem grę od nowa z tym granatem. Rzuciłem, zabiłem wszystkie cztery kruki i jeden z nich dropnął mi tylko 50. Także olejemy sobie raczej takie pierdoły na przyszłość. Jakieś kruki czy szczury też będą. Będą takie kanały, w których będą w sumie cztery szczury i nie wiem, czy to losowo one złoto generują, ale ostatnio jak je zabiłem, to dwa z tych czterech zostawiły złoto i to chyba po 100, czy nie, jeden zostawił 100, drugi 200, chyba coś takiego było. To jest całkiem sporo, bo tak naprawdę w tej wersji gry przynajmniej, no, robaka mu wciskają. Od razu już takiego dojrzałego. Sobie uciekli. Już mają czerwone oczy. W czwórce to troszeczkę później mieli panowie czerwone oczy. Tutaj od razu im odwala. No, robaczek przyjmuje nad nim kontrolę. Instantowo. Spróbujemy go załatwić bez marnowania amunicji, bo przeciwnicy, którzy nie mają żadnej broni, tylko gołe łapska, przynajmniej na początku, to nie są groźni w ogóle. No, walnij go tam, dobra. Także na początku możemy sobie z takim przynajmniej poradzić. Później będzie gorzej. Oczywiście wystarczy strzelić takiemu kolesiowi, co ma jakąś broń w rękę, żeby tę broń upuścił i później staje się praktycznie useless przeciwko nam. Bo nawet jeżeli nas chwyci, to zanim zacznie nam zadawać obrażenia, to mamy czas, żeby się wyrwać. Albo po prostu poprosić Szewę, żeby kopnęła tego frajera. Także przeciwnicy bez broni są... W tej pierwszej lokacji są słabi. Później, jak będziemy na tych bagnach, to tam będzie trochę gorzej. Tam tak naprawdę ci bez broni są nawet groźniejsi chyba. Znaczy się, no może nie, że groźniejsi. No ci z broniami są groźniejsi mimo wszystko, ale ci bez broni nie mają tych ciosów, że nas łapią, żeby nas dusić, tylko mają te łapska jakieś takie, że nimi uderzają po prostu od razu. Dobra, przeładujmy sobie. Mamy już zieloną z czerwoną, to damy Szewie, żeby ona leczyła w razie czego. Mamy granat, więc sobie damy pod dwójkę. Ten granat będzie bardzo ważny dla nas. Dobra, dawaj. Rozwalamy to. Oczywiście możemy sobie to eksplorować, coś tam czytać, co tu się dzieje. Aż jakieś tam mięso oglądać. Czy to jest to, co myślę, co tu się wyprawia? No, wygląda jak mózg. Jakieś inne. Tutaj w ogóle gigantyczny topór, w ogóle więcej wielkich toporów. Olbrzymi topór, drzew nim chyba nie ścinano, no chyba nie. No generalnie widać, że się odwala tutaj dosyć dziwnie, to już od jakiegoś czasu najwidoczniej, skoro mamy już tyle tutaj czaszek różnych, jakieś inne pierdoły. No zniszcz, nie krępuj się już, tylko nie zbieraj
bez pozwolenia. Amunicję szewie dawać na razie nie będziemy, bo my będziemy potrzebowali mieć przynajmniej jeden stack tej amunicji, żeby sobie poradzić bez problemu później. No i to jest to miejsce, w którym możemy spotkać te szczury, ale nie będę na nich tracił czasu. Bo trzeba do nich strzelać, gdy się nie ruszają, inaczej jest to zbyt trudne. Nie chce mi się nawet jednego zabijać, bo mówię, połowa z nich niczego nie zostawia. Może się okazać głupio, że akurat zestrzelę te, które nic mi nie dadzą i tracimy tylko czas i amunicję. Sobie darujemy takie pierdoły. Dobra, tutaj więcej ammo. Jest już 49, to mogę ci w sumie dać trochę. Się trochę, no 30 ci dałem, sporo. Ale to nic, każda kolejna amunicja, jaką znajdę, już będzie dla mnie. Także nie ma problemu. Jest ok. Szewa też ma leczenie, które leczy na fulla. Także jak będziemy umierać już, bo tutaj na szczęście Szewa w miarę mądrze używa leczeń, jeżeli są to te lepsze. Chociaż nawet może nawet nie chodzi o to, że te lepsze. Ogólnie, jeżeli nas przeciwnik trafi za ponad połowę obrażeń, to mimo iż kolejny cios mógłby nas zabić, gdyby nie to, że jest w tej grze coś takiego jak stan umierania. Także jak widzicie, na przykład teraz nasze zdrowie miało, teraz jest filmik, to nie widzicie, ale nasze zdrowie ma 3/4 paska i w momencie, gdy te 3/4 paska nam spadnie, zginie, no to ten ostatni, ta 1/4 się zmienia w taki czerwony pasek, który nam ubywa powoli. I w tym momencie my nie możemy strzelać, nie możemy biegać, Szewa musi koniecznie do nas podbiec i albo nas uderzyć w pierś, żeby nas otrząsnąć, ogarnąć nas, albo nas wyleczyć przez po prostu jakimś przedmiotem. No, mają świetnego tutaj kata. I właśnie to jest ten bossik, którego chcę pokonać. Mam nadzieję, że się uda. Jest twardy na weteranie, jest ciężko go zabić. A tam ci wszyscy przeciwnicy, to nawet na weteranie na starcie są dosyć mięscy, tam ze 3-4 strzały chyba i padają. Coś takiego. No i zauważyli nas. No i szarżują na nas. I to jest generalnie lokacja podobna trochę do jednego z rozdziałów z Resident Evil 4, który był dosyć trudny. Tam się broniło razem z tym, jak mu tam było. Nie pamiętam, jak się nazywał ten Hiszpan, chyba to był jakiś, czy Włoch? Hiszpan to był. Luis Serra się chyba nazywał. Dobra, i tutaj zebraliśmy sobie sporo ammo. Można by oczywiście walczyć w domku, zasłonić te przejścia, drzwi i tak dalej, ale nie polecam. Tak naprawdę to dużo lepiej jest wyskoczyć po prostu za chwilkę przez okno. No, za chwilę. Dobra, teraz może. A, mogłem kopnąć. Dobra, staramy się walić heady, jeżeli się da. Starać się, żeby ci z broniami nas nie walili. Bo jakby nie było, groźni są ci z broniami. Także albo w rękę, albo ich po prostu zastrzeli, zanim podejdą. Ci bez broni mogą nas chwycić, to wtedy bez problemu się możemy wybronić. Tutaj jest najlepiej się bronić, tak naprawdę tylko z jednej strony idą, a w tym domku, no w tym domku też nie jest źle, nie? To nie tak, że tam jest słabo w tym domku się bronić. Jest okej też w domku, ale zdecydowanie bardziej polecam tutaj. Dobra. Niektórzy będą tropić właśnie albo złoto, albo ammo. O, tu jest w ogóle roślinka, to wierzę. Dobra, było kopnięcie dzięki temu, że... O, cholera. I to jest właśnie moment, w którym się zaczyna robić trudno. Tam pomijając fakt, że więcej przychodzi... to ten duży.
Wynosimy się stąd. Nie dam ci ammo, sorry, Szewa. Są rzeczy priorytetowe i priorytetniejsze. Czekamy na tego dużego. Kurde. Oh fuck. No to, że mnie zauważył, że on już tutaj doszedł. O, uciekaj, 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 uciekaj. O, robi się bardzo źle. Dobra, dostał. Trzeba tę beczuszkę na niego też wykorzystać. Mamy mało ammo, a ona w ogóle nie ma. Także na spokojnie i powoli. Tak, taką pomoc dostałaś. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. O, ammo. Tu jest dobre też miejsce, żeby coś zrobić. O, cholera. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. To jest też bardzo ważne. Oczywiście będziemy mogli strzelać w to po raz kolejny. O, fuck. Cofaj. Kurwa. Nie, 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 nie warto w ten sposób leczyć. Chodź tu, laska. Aha, cały czas z tymi jedynkami leczyłem. Aha, i cały czas tym leczę. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Tutaj jest nowa broń, weźmiemy sobie. Dobra, teraz już leczenia nie mamy. Przejdźmy stąd w cholerę. Idź do przodu. Szewa jest... Szewa ma ciężkie czasy teraz. Kurde, no ciężko. A fuck, jak jeżeli ona i ja będziemy razem umierać, to przegramy to. Nie, tutaj jest zbyt gro... Nie mamy leczeń już. I Kat podszedł. Dasz radę, prawda? Uciekniesz im? No nie zdążę go zabić. Mamy za mało dipsu na tym weteranie. Można go zabić na niższy... No na tym też się da go zabić w poziomie trudności, ale... A, mam jeszcze granat w ogóle. Czy ja ją, ten, tak uszkodziłem? Cofaj, cofaj, cofaj od niego. Oj, ty chyba, no i zabili nas. No to, nieźle. W momencie jak mnie chwycił, mogłem się wyrwać jeszcze, ale musieli zadać jej cios w tym momencie, śmiertelny chyba. No, także nie udało się nam za pierwszym razem tego zrobić. To myślę, że zakończę to w tym momencie. Nie będziemy sobie tego próbować jeszcze raz. Możecie w sumie dać znać pod tym materiałem, czy macie ochotę to oglądać. No, na ten moment skończę. Nagram po prostu osobny odcinek raz jeszcze. Cały, czy ja wziąłem twórcy, nie chciałem twórcy gry, nie, chciałem wyjść z gry. Będzie raczej nagrywane to od początku, jak będę przechodził, także jakby ktoś był zainteresowany, to będzie taki zerowy odcinek, taki wprowadzający odcinek, powiedzmy.
Będzie też chciał się wsłuchać i na YouTubie najlepiej się wsłuchać, bo to, co ja przesłucham u siebie na komputerze, a na YouTubie to też są dwie różne rzeczy, więc to wrzucę, przesłucham, przetestuję, zobaczę, jak to wygląda i ewentualnie coś poprawię, na przykład kamerkę trochę zmniejszę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja dziękuję za uwagę, ja byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam, na razie.